Cześć. Dzisiejszy film będzie kolejnym w serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o kolejnych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie Australii. Jakiś czas temu zrobiłam odcinki na temat sprawy Ebony Simpson oraz Anity Covey i ta sprawa będzie w pewnym sensie do nich podobna ze względu na to, że również wydarzyła się w Australii oraz zyskała międzynarodowy rozgłos ze względu na swoje tragiczne okoliczności. A będzie to historia 12-letniej Shan Kingi. Shan urodziła się 16 grudnia 1974 roku w Nowej Zelandii. Gdy była mała, cała rodzina przeprowadziła się do Australii i to tam Shan się wychowała. Jej rodzicami byli Barry oraz Linda Kingi. Mieszkali w mieście Noosa Heads w stanie Queensland. Noosa Heads to popularne miejsce wakacyjnego wypoczynku dla mieszkańców Australii, zwłaszcza tych mieszkających w stanie Queensland, ale również dla przyjezdnych. Są tam piękne widoki i plaże oraz bardzo przyjazny klimat. Głównie mieszkają tam emeryci oraz rodziny z małymi dziećmi, ale są tam również szkoły i właśnie do jednej z nich uczęszczała Shan. To miejsce jest uznawane za bardzo bezpieczne, a tym bardziej było uznawane za takie w latach 80. Rodzice bez żadnych oporów pozwalali swoim dzieciom bawić się na zewnątrz same, bez opieki oraz chodzić i wracać samemu ze szkoły. I również Shan miała taką możliwość. W 1987 roku dziewczynka miała 12 lat i była uczennicą szkoły podstawowej. Była bardzo sympatyczna i lubiana. Mimo, że miała dosyć nieśmiałą naturę, to miała wiele bliskich koleżanek i nauczyciele również bardzo ją lubili. Shan miała dobre wyniki w szkole i nigdy nie sprawiała problemów, zarówno swoim nauczycielom, jak i rodzicom. Można powiedzieć, że była idealną córką. Grała w szkolnej drużynie netball oraz tańczyła. Te dwa sporty to były jej największe pasje. Nikt nie mógł przewidzieć, że ta nienaganna reputacja Noosa Heads jako bardzo bezpiecznego miejsca może niedługo się zmienić. 27 listopada 1987 roku Shan jak zwykle poszła rano do szkoły. Zwykle do domu wracała na rowerze i tego dnia to nie był wyjątek, ale tym razem nie pojechała prosto do domu, ponieważ umówiła się ze swoją mamą, Lindą, w sklepie z tekstyliami. Zbliżały się 13 urodziny Shan i mama obiecała, że na tę okazję uszyje jej nową sukienkę. Shan miała wybrać materiał, który najbardziej jej się podoba. Po wyjściu ze sklepu rozdzieliły się, ponieważ Linda chciała pójść jeszcze do sklepu spożywczego, żeby kupić kilka rzeczy, a Shan miała już ochotę wracać do domu. Była zmęczona po całym dniu zajęć, dlatego pojechała pierwsza. Pojechała trasą, którą pokonywała prawie codziennie przez park Pinaru. Gdy matka dotarła do domu, początkowo trochę się zdziwiła, że Shan nadal nie ma, ze względu na to, że pojechała pierwsza i do tego była na rowerze, powinna dotrzeć znacznie wcześniej. Ale Linda znała też bardzo przyjazną i towarzyską naturę swojej córki, dlatego uznała, że Shan mogła spotkać po drodze którąś ze swoich koleżanek albo kogoś nowego i właśnie teraz nawiązywać z tą osobą znajomość, po prostu zapomniała, że obiecała wrócić do domu. Nie miała jeszcze wtedy złych przeczuć. Dopiero około godziny 20, kiedy minęły 4 godziny, odkąd ostatni raz widziała Shan, zaczęła się lekko niepokoić. W tamtym czasie, w latach 80, telefony komórkowe nie były jeszcze tak powszechne, zwłaszcza wśród dzieci w wieku szkolnym, dlatego Linda w ten sposób nie mogła spróbować skontaktować się z córką. Postanowiła więc zadzwonić do wszystkich koleżanek, do których miała numery. Pomyślała, że może Shan spotkała którąś z nich po drodze, poszła do jej domu i po prostu zapomniała poinformować o tym matki. Linda wiedziała, że jej córka ostatnio jest dosyć roztrzepana ze względu na tę nadchodzącą, bardzo ważną dla niej imprezę. Pomyślała, że może z którąś koleżanek chciała omówić szczegóły tego, co będzie działo się w następny weekend. Ale gdy zadzwoniła do wszystkich, okazało się, że nikt nie widział Shan tamtego popołudnia. Gdy ojciec Shan, Barry Kingi, wrócił w końcu z pracy, matka powiedziała mu o całej tej sytuacji i postanowili poszukać córki, przejść całą tę trasę, którą miała przejechać od sklepu do domu. Gdy szli przez park Pinaru, okazało się, że w pewnym momencie na poboczu zauważyli porzucony rower. Był to właśnie żółty rower należący do ich córki. Wtedy wiedzieli, że coś złego musiało się stać. Shan nigdy nie porzuciłaby w ten sposób swojego kochanego roweru.
Postanowili więc zadzwonić na policję i zgłosić jej zaginięcie. Sprawa została rozpowszechniona za pomocą gazet już następnego dnia i od razu na policję zaczęli zgłaszać się świadkowie twierdzący, że widzieli Shan tamtego popołudnia. Niestety wszyscy mogli tylko powiedzieć, że widzieli ją jadącą na swoim rowerze przez miasto, a później w okolicy parku. Nikt nie przedstawił niczego, co mogłoby wskazywać na to, co działo się z nią później. To, co policja odnotowała, to to, że wiele ze świadków wspominało coś o podejrzanym samochodzie, który ostatnio pojawił się w okolicy. Ze względu na to, że Nusa Heads to było dosyć małe i zżyte miasto, to wszyscy się tam znali i wiedzieli mniej więcej, kto jakim samochodem jeździ. Oczywiście ten nowy samochód mógł wcale nie być podejrzany, mógł być należący do kogoś z turystów albo przejezdnych, dlatego policja nie traktowała tego jako ważna poszlaka w sprawie, ale na pewno to odnotowali. Świadkowie zeznali, że w tym samochodzie były dwie osoby. Jedną z nich był mężczyzna po 30, a drugą trochę starsza, pulchna kobieta, a ten samochód to był biały Chevrolet Kingswood. I w tamtym momencie to był jedyny i, tak jak powiedziałam, niezbyt dobry trop w tej sprawie, ponieważ nie było sposobu, żeby przesłuchać każdego właściciela takiego samochodu w całym kraju. Śledczy postanowili zorganizować rekonstrukcję zdarzeń, podobną do tej, która została zorganizowana w przypadku sprawy Anity Kobi, którą opisałam kilka miesięcy temu. Wydaje mi się, że to jest popularna praktyka w australijskiej policji, żeby wziąć osobę, która posturą przypomina osobę, która zaginęła, ubrać ją w taki sam sposób i kazać jej pokonać tę trasę, którą pokonała osoba przed swoim zaginięciem. Przeważnie wykonuje się to w tym samym momencie dnia, na przykład następnego dnia lub najlepiej tydzień później, żeby dodatkowo był to jeszcze ten sam dzień tygodnia. I taka praktyka ma na celu przywołanie wspomnień osób, które mogły coś wtedy zauważyć, ale niestety w przypadku Shan nie przyniosło to żadnych rezultatów. Rodzice wystosowali wtedy publiczny apel do społeczeństwa o jakiekolwiek nowe informacje. Zostały opublikowane informacje na temat tego białego Chevroleta, o którym wcześniej wspomniałam, i wtedy na policję zgłosił się kolejny świadek. Była to osoba, której kilka dni wcześniej udało się zapisać numery rejestracyjne tego właśnie samochodu, należącego do właśnie tej pary, do tego mężczyzny i starszej od niego kobiety. Zaczęto przeglądać bazy danych zarejestrowanych samochodów w całym stanie Queensland, ale okazało się, że nie ma tam takiego samochodu. Wtedy policja zaczęła przeglądać bazy wszystkich innych australijskich stanów i ostatecznie okazało się, że ten samochód został zarejestrowany w stanie Victoria, znajdującym się na samym południu kraju i nie sąsiadującym z Queensland. Okazało się, że samochód ten należy do kobiety, która nazywa się Val May Begg. Kobieta ta idealnie pasowała do opisu świadków. Była w średnim wieku, była przy kości i miała krótkie blond włosy. Funkcjonariusze postanowili ją sprawdzić. Val May urodziła się w 1944 roku w stanie Victoria. Miała szóstkę dzieci z kilku wcześniejszych małżeństw, a w tamtym momencie, pod koniec lat 80., była żoną Barry'ego Wattsa, 10 lat od niej młodszego. Policja z Queensland skontaktowała się z policją w Victorii i polecili funkcjonariuszom pojechać pod ten adres, pod którym samochód był zarejestrowany. Okazało się, że mieszka tam tylko starszy mężczyzna. Zapytany o samochód powiedział, że rzeczywiście taki samochód należy do jego pasierba, Barry'ego Wattsa, ówczesnego męża Val May. Okazało się, że Barry był znany na zachodzie Australii, tamtejszej policji, był przestępcą. Niedługo przed zaginięciem Shan został wypuszczony z więzienia i wielu swoich przestępstw dokonywał ze swoją partnerką Val May. Były to między innymi włamania oraz napady z bronią w ręku. I to właśnie tak para zarabiała na swoje utrzymanie. Minęło 6 dni od zaginięcia dziewczynki. Policja intensywnie pracowała nad zlokalizowaniem Barry'ego Wattsa oraz Val May Begg, ale te prace musiały nagle zostać przerwane, ponieważ w korycie rzeki na terenie nazywającym się Tin Birwa mężczyzna odnalazł ciało dziewczynki. Znajdowało się w bardzo ciężko dostępnym miejscu i gdyby nie potworny zapach unoszący się w całej tej okolicy, najprawdopodobniej nie zostałoby znalezione, ponieważ ten mężczyzna nie zszedłby z drogi, żeby sprawdzić, od czego ten zapach się bierze. Shan nadal miała na sobie swój szkolny mundurek. Głównym śledczym przypisanym do tej sprawy był detektyw Alan Berg.
Ciało 12-latki zostało zabrane na badania i późniejsza autopsja wykazała, że została zgwałcona, że została dźgnięta ponad 12 razy w klatkę piersiową, szyję oraz ręce, a następnie uduszona. Wieści o odnalezieniu ciała i zabójstwie Shan bardzo szybko rozeszły się po okolicy i lokalna społeczność była absolutnie wstrząśnięta i przerażona. Myśleli, że mieszkają w bezpiecznym miejscu. Teraz przestali czuć się pewnie w swoich własnych domach, zwłaszcza, że morderca nadal był wtedy na wolności. Policja była prawie pewna, że sprawcami tego zdarzenia są Val May i Barry, dlatego ich zdjęcia zostały przesłane do wszystkich posterunków w kraju. Było wiadomo, że oni bardzo często się przemieszczają. Pochodzą z południa kraju. Swoich największych przestępstw do tej pory dokonywali na zachodzie, a to zdarzenie miało miejsce na wschodzie, dlatego było wiadomo, że mogą uciec. Ostatecznie zgłoszenia świadków pokazały, że oni na szczęście nadal znajdują się na terenie Queensland. Jeden ze świadków widział ich samochód naprzeciwko budynku. Okazało się, że jest to mieszkanie, które tam nadal wynajmują. Udało się ustalić ich dokładne miejsce przebywania z zapisów z kart kredytowych. Oboje zostali aresztowani i zabrani na posterunek. Po wielogodzinnych przesłuchaniach udało się nakłonić Val May do przedstawienia swojej wersji wydarzeń, tego co miało miejsce tamtego potwornego popołudnia. Kobieta zeznała, że od jakiegoś czasu nie była szczęśliwa w swoim małżeństwie. Jej mąż, Barry, bardzo często mówił jej, że dla niego nie jest wystarczająco atrakcyjna. Była od niego 10 lat starsza i dosyć pulchna, a on nie ukrywał, że jego fantazje najczęściej są z udziałem małych dziewczynek. Przekonał ją, że jeśli pomoże mu w porwaniu dziewczynki, która mu się spodoba, to już zawsze będzie jej wierny i nigdy jej nie zostawi. Val May niestety mu uwierzyła. Później przyznała, że zdawała sobie sprawę z tego, że jej mąż nie zamierza wypuścić później swojej ofiary, tylko ją zamordować. 27 listopada wyjechali na miasto właśnie w poszukiwaniu przyszłej ofiary. Jednak okazało się to znacznie trudniejsze niż przewidywali. Wszystkie dziewczynki pasujące do upodobań Barry'ego były w czyimś towarzystwie, dlatego nie dało się ich uprowadzić. Para w przypadku swoich zbrodni korzystała z przyjaznego wyglądu Val May. Jeśli byłby to sam Barry, to on na pewno wzbudzałby podejrzenia, a tak to nikt nie bał się takiej przyjaznej, zwykłej pary. Gdy przebywali w parku, w pewnym momencie zauważyli nadjeżdżającą Shan i pomyśleli, że jest to ich jedyna szansa, która może się już nie powtórzyć. Barry schował się w krzakach, a Val May wyszła na ścieżkę naprzeciw dziewczynce. Wtedy Val May powiedziała, że właśnie przed chwilą jej piesek uciekł i żeby dziewczynka pomogła jej go szukać. Przez to, że 12-latka była bardzo ufna, pomocna i sympatyczna, oczywiście się zgodziła, a zaledwie kilka sekund później zaatakował ją od tyłu Barry. Zakrył jej usta szmatką, żeby nie było słychać jej krzyków, a następnie wciągnął do samochodu. Pojechali 12 kilometrów do najbliższego lasu. Tam Val May została przy samochodzie, a Barry zabrał swoją ofiarę dalej. Tam ją zgwałcił i według zeznań Val May całe te tortury trwały aż godzinę. Po morderstwie ciało dziewczynki zostało wrzucone do koryta rzeki, gdzie zostało znalezione 6 dni później, a reszta jej osobistych przedmiotów oraz wszystkie te rzeczy, których para użyła do tego porwania oraz morderstwa, zostały wrzucone do pobliskiego jeziora. Barry Watts przez cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Nawet po tym, gdy funkcjonariusze poinformowali go o obciążających go zeznaniach żony i o tym, że Val May w szczegółach opowiedziała ich zbrodnie. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że para 2 tygodnie przed zaginięciem Shan próbowała uprowadzić inną kobietę. Spotkali ją na parkingu i poprosili ją o wskazanie drogi. Mieli ze sobą mapę. Kobieta wysiadła z samochodu i zaczęła im pomagać, ale w pewnym momencie zorientowała się, że mężczyzna, którym był właśnie Barry Watts, coraz bardziej co chwilę się do niej zbliża i zaczęła czuć się niekomfortowo. Później zajrzała do ich samochodu i zobaczyła, że na tylnym siedzeniu leżą liny. Poczuła, że może być w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Postanowiła uciec. Jak najszybciej oddaliła się, wsiadła do swojego samochodu i udało jej się odjechać. Inna kobieta, Helen Mary Finney, zaginęła w tej samej okolicy miesiąc przed porwaniem Shan.
Później jej ciało zostało znalezione i głównym podejrzanym w tej sprawie był właśnie Barry John Watts, ale niestety został skazany za tę zbrodnię dopiero w 1995 roku, czyli aż 21 lat po tym tragicznym wydarzeniu. Przed rozpoczęciem procesu w mieście zorganizowano protesty. Społeczność domagała się kary śmierci dla sprawców. Proces miał miejsce w 1988 roku. Barry John Watts został skazany na podwójne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, a Val May Faye Beck na dożywocie, ale z możliwością zwolnienia po 14,5 roku. Sąd nie uwierzył w jej wersję, że miała małą rolę w tej zbrodni, ale zauważył, że to jej mąż był tutaj głównym oprawcą. W 1990 roku para rozwiodła się i Val May podobno przyznała, że żałuje wszystkich czynów, których dokonała wraz ze swoim mężem, a właściwie określiła to jako wszystkie te czyny, do których została przekonana lub zmuszona. Większość osób nie wierzy jednak w jej wersję wydarzeń i twierdzą, że była czynną i chętną partycypantką tych zdarzeń. Beck 3 razy ubiegała się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe, ale za każdym razem te wnioski były odrzucane. Ponadto po tym, gdy jej mąż Barry został oskarżony o to morderstwo, o którym przed chwilą powiedziałam, jej wyrok został przedłużony o kolejne 1,5 roku. Val May miała spore problemy w więzieniu ze względu na prześladowania ze strony swoich współwięźniarek. Raz została zaatakowana puszką włożoną do skarpetki i w wyniku tego ataku poniosła poważne obrażenia, m.in. wstrząśnienie mózgu. Ze względu na to musiała zostać przeniesiona do innej placówki, do Townsville Correctional Center. Podobno podczas swojej odsiadki nawróciła się na chrześcijaństwo. W maju 2008 roku Val May poddała się operacji serca, ale po tym zabiegu jej stan był krytyczny i lekarze zdecydowali się wprowadzić ją w stan śpiączki. Policja miała nadzieję, że uda im się wydobyć z niej informacje na temat kilku innych zaginięć i morderstw z okolic Brisbane, o które para jest podejrzewana i że Val May będzie skłonna wyjawić te informacje, ponieważ będzie wiedziała, że może niedługo umrzeć, ale niestety ona nigdy nie odzyskała przytomności i nie wybudziła się ze śpiączki. Zmarła 27 maja 2008 roku w szpitalu Townsville w wieku 65 lat. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam Was do subskrybowania. Jeśli słyszeliście coś jeszcze na temat tej sprawy, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to oczywiście napiszcie to w komentarzach. Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również dajcie mi znać, chętnie korzystam z tych sugestii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!